Siema, witamy w openingu chaty obiecanym już od dawna, także co, nie przedłużamy, zapraszamy do oglądania. Powiedz cześć. Chodź. Siema. Wysokie drzwi, niestandardowe, na 2,30, bardzo ładnie tutaj wyglądają. A co się za nimi kryje? Zapraszam. Jest tutaj sypialnia i stanowisko Honi, mniej więcej tak się prezentuje. Trochę jeszcze puściutko, ale mamy tam jakieś plany na ten pokój. Możliwe, że tutaj będzie wisiał jeszcze telewizor, ponieważ tu zawsze jest taka ciemnota, zasłonięte mamy okna, no to tutaj jakąś sztuczną roślinkę sobie damy, jakąś trawę czy coś. Tutaj śpi nasz kochany piesek. A tutaj śpi Boss i bosuwa nasza. Tutaj macie stanowisko Honki. Patrzcie, jaki mam fotel super. Z kodem Honey macie minus 5% na fotele Quersusa, także się... Także bierzcie, ja też niedługo wymieniam swój fotel na właśnie taki model. Jest dobry, pożyczam nawet od Honki. Także... No i co? Tutaj szafa jest. Ojej. Jedna i druga. Bardzo fajnie jest mieć właśnie tyle miejsca na jakieś koszulki, żeby po prostu wisiały na wieszakach, bo jak są poskładane w kostkę, to czasem w ogóle zapominasz, że ty masz takie t-shirty, a tutaj nic ci się nie zgubi. U Honki można powiedzieć, że w sumie to samo. O, dobra. To samo z dwóch stron. Każdy ma swoje miejsce na garderobę. Także tak się prezentuje sypialnia. Coś się jeszcze pozmienia, jak się pozmienia, no to oczywiście damy wam znać w jakichś vlogach czy coś. No i co, zapraszamy do... Tu wchodzimy, tu możemy wejść. Tutaj będzie takie jeszcze fajne obicie sobie zrobimy, materiałowe. Ale jak już człowiek mieszka w mieszkaniu, no to nie chce mu się w ogóle załatwiać takiej rzeczy. Więc brzydko to wygląda, ale coś z tym jeszcze zrobimy. Tutaj moje stanowisko. Nie sugerujcie się w ogóle tym pokojem, bo tutaj totalnie wszystko się pozmienia. Także to może na osobny odcinek. Co możecie zaobserwować, to tyle. Krzesło będzie do wymiany na takie jak ma Honka. Stanowisko, no to monitory się jedynie zmieniły. 2x27 cali od Aorusa. Naprawdę wyśmienicie się na nich pracuje. Tutaj ściana, podpisywani widzowie, znajomi. Aż szkoda będzie zaklejać. Ale no niestety trzeba wygłuszyć pokój. Także tutaj będą panele. Pokażę wam mniej więcej jak to będzie. O kurcze mole. Możecie siebie poszukać, jak ktoś jest zapisany. Może napisać, o jestem tam. Tutaj taka mała wizualizacja tego, jak to będzie wyglądało. Wszystko będzie wyciszone. Tylko tych pomarańczowych nie będzie. Tak, to będzie w jednym kolorze, bo jednak była zmiana. I za mną będzie coś takiego. Uważam, że efekt naprawdę będzie fajny. Oświetlenie w pokoju też jest... Używam zazwyczaj tylko tych LED-owych. Teraz słabo widać, ale w ciągu nocy naprawdę fajnie to wygląda, fajną to robi robotę. Tutaj jeszcze mogliśmy pokazać. To pokażemy. No możesz pokazać. Tutaj też macie LED-owy taki wystrój. Nie wiem, ja lubię żyć w takiej ciemnocie. Takie delikatne oświetlenie to jest coś, co uwielbiam. Także LED-y mamy pomontowane dosłownie wszędzie, nawet w kiblu, który zaraz wam pokażemy. Dla ciekawostki mogę wam powiedzieć, że jak mam streama, to tutaj w ogóle nie ma światła, tylko jest włączony właśnie ten ring light, to na górze i te z tyłu są włączone. Także bez światła siedzę tak po ciemku. A czemu to robisz? Tak? No żeby jeszcze tak wiesz. Pokazać. Rozumiem, okej. Także taki amerykański pokój. To pozamykamy. No i co? W przedpokoju mamy taką podłużną lampę. Gdzieś na Instagramie nam się to rzuciło w oczy. I naprawdę fajnie to wygląda. Fajną robi robotę. Ja naprawdę nie przepadam za tymi wiszącymi kloszami. Czy takimi wypukłymi lampami. Także fajnie, że udało się coś takiego znaleźć. No i co? Łazienka. Zapraszam. Malutka, ale klimatyczna. Jak widzicie, znowu LED-y, pilocik jest, można się coś tam pobawić kolorami. Cyk, cyk. Ten niech zostanie. Mamy jeszcze oczywiście dodatkowe oświetlenie. I tutaj, i tutaj. Pralki nie ma, ale to zaraz się dowiecie, gdzie ona jest. Kibel idzie do wymiany. No jest na pewno stąd. Nadzieję. Jest z ekspozycji za 100 zeta, niestety.
ta deska plastikowa, która się nie domyka. No ale niestety, wirus zaatakował, kibel nie chciał do nas, że tak powiem, przylecieć z Chin. Musieliśmy wziąć coś na szybko. Jakieś tam designerskie szkło i fajna deszczownica. Tutaj już pokażę, bo przez to szkło. No tak, tak. Brudne, to... brudne. I podłoga też brudna. No, tutaj jakieś te, wiecie, mieszaczki, coś tam, takie tam. Last look jeszcze. Last look. Dla widzów, beze mnie. Ze zgaszonym ładniej. A jest zgaszone. Aha, bez kitu nie ma. No, te światełka są kozackie. No i wypoczywalnia. Ogromny salon z kuchnią. No może nie ogromny, ale naprawdę człowiek może się tutaj fajnie zrelaksować. A chodź na chwileczkę, chodź tutaj, bo ja muszę zamieszać makaron. Także pora obiadowa. Jezu, lewą ręką to jak ten, nie wiem, dobra, zamieszany. Okej, lecimy z powrotem. Także tak się prezentuje salon, narożnik, na który chyba najdłużej czekaliśmy, jest piekielnie wygodny. Czasem jak się zasiedzę, no to stream odbywa się kilka godzin później. Super, naprawdę można tutaj wypocząć. Jeśli ktoś nie lubi być tak rozwalonym na kanapie, to też jest dla niego opcja taka, że poduchy się wysuwają i w sumie działa to jak fotel. Można sobie na wyprostowaniu posiedzieć. Coś niesamowitego. No to musimy wymienić jeszcze... To jest w ogóle stolik, który jeszcze nam towarzyszy od remontu. Jak tutaj nic nie było, surowy stan. No to tak sobie tutaj na razie jest, nie możemy nic ciekawego znaleźć. Tu jest miejsce bossa. Tu jest miejsce bossa, w ogóle czuję się... Czy nie mogę się ruszać. Dlatego czasami streamów nie ma, dlatego czasem nie ma streamów, za co was przepraszam, ale naprawdę jest tutaj super wygodnie. No i co? Krzesełka trochę wystają, ale uważam, że wygląda to całkiem fajnie. Takie sobie upatrzyliśmy, obrotowe. Nie gram z koleżką w CSGO, także krzesełka naprawdę fajne, praktyczne. Telewizorek, tutaj mamy jakiś tam LG. Naprawdę fajnie wygląda. Mógłby być nieco ciupkę większy. Ale kosztował 10 cali więcej, kosztował 3 razy więcej, także ktoś tu chyba na głowę upadł. Kominek. Jeszcze nie wiem, czy działa, bo nie mamy takiej długiej zapalary, żeby to odpalić. Znaczy, działać na pewno działa, ale jeszcze go nie odpalaliśmy. To też pewnie zobaczycie niedługo w przyszłości. No te karne tam też musimy pochować. To też pochowamy, także widzicie, nie jesteśmy przygotowani. No jesteśmy, ale... Nie za bardzo. No i co? Drzewko, które widziałem, że widzą, też się podoba. Kupują sobie takie i oznaczają je na Instastory. Jest to pachira wodna. Tutaj ma taki warkocz fajny. Wzięliśmy największe z Ikei. Z Obi? Z Ikei. Z Ikei wzięliśmy największe. To był błąd, bo to drzewko strasznie szybko rośnie. Także bierzcie sobie małe, jeśli już chcecie brać, i pielęgnujcie ładnie. Dzisiaj w ogóle nam grzyby tam wyrosły. Jakiś cytrusiak, coś tam. Niejadalne, ale... Wiesz co ja robię? Co? Na twoją głowę powiększam w tym. No i co? No i kuchnia. Zapalę tu może światełko. Nie, no ładnie jest. Ładnie jest? No ale jeszcze są takie światełka mocniejsze. Ale jest lepiej bez. Ja lubię jakieś ciemno. No, także w poprzednim mieszkaniu w ogóle nie mieliśmy miejsca, co strasznie mnie irytowało. Wszędzie jakieś przyprawy, wszystko stało na blacie. Totalna tragedia. Ja lubię po prostu, jak jest wszystko pochowane. Tu akurat mamy na to miejsce i czuję się spokojniejszy. Odpoczywam i o, tak o. Zobaczcie. Szufladka, cyk. Pod nią druga szufladka. Wszystko zawalone. Można schować. Ale chociaż to tutaj nie wisi. Tutaj kupa miejsca. Tu wszędzie wszystko. Tu też są szafki, jeszcze nawet puste, więc jakby coś było, to po prostu będzie gdzie to schować. No i co? Weź tam wyłącz, na okółeczko. Dobrze? Chyba tak. No. Wszystko jest, zmywareczka, kosz, piekarnik, mikrofalówka, także tak się to prezentuje. Oczywiście będą teraz streamy z kuchni, Honki, jak i moje. Ja też coś będę próbował swoich sił w gotowaniu, także streamy kulinarne będą się odbywały. Oświetlenie jest
Dobre. Bardzo dobre. Zaraz pokażemy w ogóle całe, jak się prezentuje. W sensie tutaj oświetlenie stąd jest bardzo dobre. Jeszcze jak otworzymy ten okno, to teraz są zasłonięte z wiadomych względów, tak? Chcesz pokazać, co masz w lodówce? Możemy pokazać, jeśli tu w ogóle cokolwiek jest. Ty, no dużo jest. Jakieś picia. Najwięcej jest picia. Jedzenia jest mało, bo raczej... Piwka jakieś sobie tutaj... I zostały jeszcze po gali Fame MMA. Tak, może kiedyś zawalczę, bo wiem, że pytacie. To jest do wymiany. Ta lampa jest okropna, ale musieliśmy coś tutaj zamontować, bo wisiał po prostu taki kikut. Zresztą zgać w ogóle, bo mnie wkurza. I brzydko wyglądał. No i pokój jest taki bardzo mocno, że tak powiem, oświetlony, bo tutaj będziemy, wiadomo, coś nagrywać. Tu macie takie lampy i też są LEDy jeszcze w suficie. Także tak się to prezentuje. I jeszcze mamy LEDziki za telewizorem w nocy. W nocy robi to naprawdę super efekt. Damy kilka jeszcze ujęć, jak już się ściemni za oknem. Pokażemy, jak mieszkanie wygląda nocą, bo jest to zupełnie inny look, gościu, wiesz, o co chodzi. No i co? No i tyle. A, jeszcze możesz pokazać tą wnękę. A, no dokładnie, bo właśnie zapytałem, gdzie jest pralka. No i tutaj wrzucę wam gdzieś tam film taki tutaj w jakimś górnym rogu, co się robi takie zakładki, żebyście sobie zobaczyli, jak mieszkanie wygląda w surowym stanie. To tutaj też jest pokazane, że był po prostu taki trójkąt. My dobudowaliśmy tutaj kawałek ścianki i udało się tutaj i wrzucić pralkę, bo zaraz obok jest łazienka, także łatwo było poprowadzić rury. Tu sobie dajemy brudne rzeczy, tu jakieś żelazka, ręczniki, no i wyżej rzeczy, których raczej nie używamy, ale jakby coś, no to mamy je tutaj w domu, walizki, inne jakieś rzeczy. No i tyle! Trochę się jeszcze zmieni, tutaj brakuje nam deseczki, takiej, żeby postawić coś. To już też długo się za to zabieramy. Kaloryfer do wymianki, bo ten biały w ogóle tutaj nie pasuje. No i tyle! Tak mieszkamy. To by było na tyle. Skromne 61 metrów kwadratowych. Co, chcesz coś mi tu powiedzieć? Nie, nie, nie. Chciałam pomachać. Aha. Skromne 61 metrów kwadratowych. No i tyle. Tak mieszkamy. Zapraszam oczywiście na nasze social media. Wszystko znajdziecie w opisie pod filmem i też tam będzie link do naszego sklepu, który niedługo otwieramy. Także zapraszam. Oszczędzajcie kaskę, bo naprawdę będzie gruby, gruby shit. Jeszcze takie mogą dać? I takie też, jak Ci się nie podoba? Tak, możecie dać w łapki tam w górę, w dół. W sumie wszystko jedno. Ja się z Wami żegnam. Piąteczka. Dziękuję, że byliście. I życzę Wam miłego dnia. Nara! Nara. Dobra, na koniec pokażę Wam jeszcze kilka przebiteczek z salonu, jakie można zrobić fajne kolorki i jaki fajny klimacik jest wieczorem przy TV-czku. Także zapraszam. A mój cały pokój gamingowy, no to będzie pokazany kiedy indziej. Ale tak to się teraz też prezentuje, także lecimy. W tym świetle najczęściej siedzimy, jak są jacyś znajomi w nocy czy coś. Fajnie jest, też nie za jasno. Także to by było na tyle. Tak się prezentuje salon w nocy. No i tyle. Kilka przebitek chcieliśmy Wam pokazać. Fajny jest klimacik. Dzięki wielkie za oglądanie. Do następnego.